Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 100 dzieci i powiem Wam szczerze, że jest jak zwykle późno w nocy, kiedy ja to nagrywam, już chyba jestem z 20 godzin, że tak powiem, na nogach. Zaczyna mi się chcieć spać i czuję, że zaraz mi eksploduje kark i plecy, ale pomyślałam, że nagram, bo nie wiem, kiedy w najbliższym czasie będę miała możliwość pogrania i nagrania dla Was jakiegoś odcinka, także po prostu chciałabym to zrobić tak troszkę na zapas. No i po prostu będziemy mieli odcinek tak jakoś w miarę regularnie, a mimo, że tak naprawdę ja to nagrywam dużo, dużo wcześniej. Ja już 100 dzieci nie grałam parę dni, bo zajmowałam się trochę moją inną serią, nie wiem, czy ona już jest na kanale, czy jeszcze jej nie ma. W każdym bądź razie, tak żeby Wam przybliżyć czas mojego nagrywania, dzisiaj by było na moim kanale 100 subskrypcji, także zobaczymy, ile będzie, kiedy ten filmik dodam. Także tak, co się ostatnio działo w Simsach. Wiem, że wyskoczyło mi powiadomienie, że nasz mały Christian ma urodziny. W ogóle rozpocznę tę grę. Że ma urodziny i więc po prostu go postarzymy. Tak, postarzymy go, kiedy Mija wstanie. Nie wiem, czemu tak się stało. Nasza Paula jest starsza od Mii, ale wiecie, że mam problem trochę z tą rozgrywką. Coś się dzieje. Coś mi się tutaj zacina. Wiecie, znikające ciąże i tak dalej, także coś jest tutaj troszeczkę nie tak. No i nasza Paula chodzi do pracy, żeby nam zdobyć lepszą sztalugę, jak pamiętacie. No i co tu jeszcze miałam zrobić? Namalowałam kilka obrazów w międzyczasie, chyba to nie nagrywałam tego, kiedy ona to malowała. W ogóle uświadomiłam sobie, że nie mamy dźwięku. I będziemy losować teraz jego dziecięcą aspirację, ja nie patrzę. I mamy mały geniusz i głupek. Także mamy już tego naszego małego Christiana, który widzieć, jak on wygląda. To jest jego strój codzienny, jest moim zdaniem bardzo ładny i nie będziemy go zmieniać. Fryzurka też w porządku. To jest strój oficjalny, strój sportowy, piżamka. To jest strój na imprezę i do pływania, także troszeczkę ma ten brzuszek taki dziecięcy, ale ogólnie wygląda bardzo ładnie, bardzo ładne dziecko nam się trafiło, także to jest Christian i gramy dalej. Że nasza mama wstała, widzicie, troszkę schudła od pływania. Dawno nie nagrywałam tych Simsów, więc nie wiem, co w poprzednim odcinku tak naprawdę mówiłam, musicie mi to wybaczyć. Także dużo pływała, schudła, nie jest w ciąży, tu jest jakoś brudno, więc może posprząta później. A wyrzuć zepsute jedzenie. Nie wiem, czemu tak się stało, że Paula jest starsza od mnie, ale mam problem z tą rozgrywką, jak wiecie. Jakieś ciąże znikają, coś się tu dzieje, także być może jakiś to błąd, ale niedługo naszą Paulę wyprowadzimy, tylko nam po prostu w pracy wypracuje tą sztalugę. Dzieci jakieś takie nieswoje. Czemu? No dobra, spróbuj się uspokoić patrząc w lustro. No podnieś się na duchu może. Ona jest zawstydzona. Ktoś ją tutaj zawstydził. No nie wiem czemu, ale... Dobra, także muszę się trochę ogarnąć. Poczekajcie, praca domowa Alana odrobiona, Leny też odrobiona. No i Christiana na pewno nie jest odrobiona, także odrabiaj lekcję. Paula śpi, a Mija... Coś zjesz może, to jest jeszcze dobre? Wspaniałe, więc zjedz to. I tu jest dużo roślinek do zbierania, także później zbierzesz cały plon. Ja tu Wam chciałam pokazać, że w międzyczasie malowałam obrazy. No i kilka ich namalowałam, także sprzedajmy je kolekcjonerowi wszystkie. I później namalujemy 3 obrazy emocji, bo chciałabym, żeby ona... Poprawiłam swoją aspirację, bo wcześniej do tego nie przykładałam zbyt dużej wagi, a chciałabym kupić wreszcie tą cechę płodną i kilka innych, także na pewno to się przyda. Paula, możesz też tu wyjść i coś ugotować może. Gotuj makaron z serem na przyjęcie. A później sobie pogadasz tu może z tym nowym braciszkiem, chociaż ty może go nie będziesz lubiła, bo się nie znacie. No i... Aha. Mam jeszcze dużo rzeczy w wyposażeniu do sprzedania, bo tak jak wiecie,
tego co sobie przypominam, mówiłam o tym, że chciałabym się przeprowadzić i mam w sumie już jeden dom w mieście przygotowany, do którego chciałabym tą rodzinę wyprowadzić, więc potrzeba nam dobre, no może nie całe 200 tysięcy, ale prawie, także sprzedamy to, co ona ma w wyposażeniu. W ogóle coś mi się tu nie zgadza, bo jak tu ostatni raz grałam, to było coś jeszcze chyba. Także sprzedajemy 611, następnie 822 i 536, ona nadal zbiera, ale to później, i jeszcze rozmnożymy naszą żabę. Tych obrazków jeszcze nie sprzedała. Bo chciałam powiedzieć, że ostatnio za punkty dzieci kupiłam kilka takich eliksirów pobudzających i tak dalej, i one zniknęły. Dziwna to jest sprawa. Nie wiem. Może jednak nie zapisałam, nie pamiętam jak już to dokładnie było. I co nam się dzieje w naszej rodzinie? Nic ciekawego. Dziecko z tobą przyszło pogadać, więc możesz. Tak w międzyczasie. Nasze małe dziecko najbardziej nie swoje, bo głodne. A ta Paula ugotowałaś. Tak, więc zawołaj rodzinę na posiłek. Może zrobimy sobie też grilla, ale to może jutro. W ogóle w ostatniej aktualizacji doszedł ogrodnik, to na pewno było dawno. Ale także pobrałam sobie tą aktualizację, jak nasze roślinki będą już w stanie strasznym, to będziemy tego ogrodnika do nas wołać. Chociaż on nie zbiera plonu, tylko tak wiecie, pielęgnuje. No, także nas sprzedawała tych obrazów. No i jesteś w miarę szczęśliwa, no ale tak nie do końca. Przydałoby się, żebyś się wyspała. Ale myślę, że podniesiesz się na duchu. I później namalujemy obraz. Dojrzałam tu kogoś. I to jest Harry Potter. I jakby go tu teraz zawołać? Może nasza Paula go pozna, żeby już nie przeszkadzać mi. A później ona go zaprosi do nas do domu i Mija się z nim pozna. Tak to sobie wymyśliłam. No i tak też będzie. Chociaż Paula pewnie nie będzie szczęśliwa, bo ona nie lubi obcych. Okej, zdaje się, że skończyła i może niech ją obejrzy. Będzie bardziej pewna siebie. Oj, nie idź, nie idź, nie idź. A nie, on idzie tylko do telewizora, już się przestraszyłam. Dobra, to możesz już go flirciarskie zapoznanie, no spróbujmy. Nie. Chyba nie. Zawstydził się. Chyba. Ona też. Że jak zwykle przesadziłam. No dobra, no to tak może delikatnie, bo... zapytaj o zawód. I Sim Harry jest aktywny. I Harry jest bezrobotny. W sumie to fakt, bo ja go tu wprowadziłam. Pochwalimy jego wygląd. I nie wiem, co jeszcze. Próbujemy już szeptać czułe słówka. W ogóle Paula nam się strasznie upasła. Co tam robisz, Paulo? Jezu, idzie ćwiczyć na naszym wyłku treningowym. No już nie masz co robić? Nie, to po prostu go... Kratka na podryw może jeszcze nie. Może ożywiona rozmowa. Rozmawiaj o najnowszych grach.
i trzymaj za ręce. A Paula, jeżeli nic konkretnego nie robisz, bo już tam zobaczymy, jak tam twoja praca. No w sumie masz tak jak trzeba, więc może będzie już awans. Więc jeżeli nic ciekawego nie robisz, to pływaj w basenie, trochę cię odchudzimy. A my podejrzymy naszą podrywającą się parę, chociaż Mia chyba nie wytrzyma i pójdzie spać. No niestety poszedł sobie, bo chyba już jest późno, także śpi, bo rano się obudzisz i ugotujesz dzieciom obiad. A później sprzedamy ten obraz rano i już ustawię, żeby rano, chociaż tam jakieś jedzenie jeszcze jest. Także zobaczymy, to nasze nowe dziecko, czy ono odrobiło lekcję do końca. Tak. A Paula tam pewnie rano idziesz do pracy, także myślę, że koniec twojej zabawy w basenie i pójdź spać. Reszta dzieci? Mama nie jest zbyt szczęśliwa, ale niech śpi. Sama wstała i coś sobie wzięła do jedzenia. To później skorzystaj. No i nie wiem, mama, czy ty byś chciała się czymś fajnym zająć? Bo nasze roślinki już powoli więdną, także może rano zadzwonimy po tego ogrodnika. Może pograsz sobie, czy ty w ogóle tam masz jakieś tam takie swoje rzeczy do spełnienia? Aha, to już masz. To może będziesz czatowała, czy coś w tym rodzaju. Porozmawiasz może ze swoim bratem. Jeszcze właśnie sprawdzę te zajęcia naszych dzieci. On ma te umiejętności, ten mały nie ma. Osiągnij drugą, także może się czymś pobawisz, może będziesz malował, jak wstaniesz, choć nie wiem, czy zdążysz. Ta mała głodna, więc zjedz makaron z serem. Ty też zjedz makaron z serem. To jest Alan, dobrze pamiętam, tak. Mia już się obudzi, bo musisz się zająć domem. No i możesz się później, może teraz się wykąpiesz po sprzedaniu tego obrazka. Tak, a później nie wiem, co tu możesz porobić. Może namalujesz coś, tylko... A nie, zadzwonimy po tego naszego nowego... naszego kolegę Harry'ego Pottera. No i jeszcze Paula, która do pracy idzie za... Nie idzie dzisiaj do pracy. No dobra, także jak się obudzisz, to będę miała dla ciebie zadanie, żebyś pozbierała ten plon. No, a później może coś jednak sobie zjesz. Zjedz coś na szybko, chipsy i skorzystaj z toalety. Tu w ogóle jakimś cudem nam dwie śmierdziuchowate roślinki wyrosły. Także może to też wyzbierasz. No a to po prostu chyba wyrzucimy. Aha, ty już idziesz do szkoły, tak? Do domu. Bo jeszcze nie ma tej godziny. I zobaczcie na Miję. Ostatnio ją przebrałam. Także to jest jej taki nowy outfit. Zaraz przyjdzie jej nowy. A, już jest. Już jest nowy przyszły tata. Ucałujmy jego dłonie na powitanie. Pochwalmy i wręczmy róże. Dzieci zaraz idą. Się za bardzo nimi nie zajęłam zbyt dobrze, ale tu widzę, że jest w miarę okej. Może szybko coś jeszcze zjedz. Dziewczynka. Też coś zjedz, zjedz coś na szybko. Jogurt i ty też możesz zjedz coś na szybko. Jogurt. I nie baw się już. Okej. Okay. A Paula jest nieswoja. Pewnie się zleje. Ale już nie będę tego przestawiała. A ty mi jak gdzie się podziewasz? Flirtuj, flirtuj. Także już próbujemy. Może obejmij. Pochwal wygląd. Nasze dzieci jak pójdą do szkoły, to wiadomo, coś tam porobimy. Już idź do szkoły.
nie zdążyłaś zjeść, no trudno. I nasz mały też już idzie do szkoły. Idzie na razie dobrze. To skoro był już pierwszy pocałunek, to co, spróbujemy? Usiądź i rozmawiaj tutaj. Paula, już wszystko zebrałaś, tak? Dobra. Czy ona się zlała? Czy była w łazience i przegapiła? Chyba była w łazience. Dobra, nikt tego nie zjadł, więc jedz to do końca. No i mija. Bara. Gdzie idziecie? Bo to będzie takie bara na zewnątrz. A ta nasza mała, gdzie ona się włóczy i czemu nie jest w szkole? Krzy dzieci, uczcie się pilnie. Chwilę się zajmę Pawlą, ona by chciała sobie wziąć kąpiel. Mija wciąż zajęta. O, będą rachunki. Paula może zapłaci. 1570, sporo. To jest chyba ojciec naszego dziedziusia jednego, Christiana, tak? Tak mi się wydaje. Skończyłeś? Tak, więc możesz... nie może, bo Paula się kąpie. Może Paula przestań się kąpać, a ty szybciutko zrobisz test ciążowy. Aha, no już możemy podejrzeć w sumie. Leć. No i czekamy na wynik. Jest i ciąża, także bardzo się cieszę. No i z tej okazji będziesz mogła malować. Czy jesteś jakaś tam flirciarska? Nie. To może poflirtujcie jeszcze chwilkę. I będziesz mogła wtedy namalować, będzie mogła wtedy namalować obraz flirciarski. Jest flirciarska, więc obraz skłaniający do flirtowania. I może ten obraz sobie zostawię w domu i będę włączała jego aurę emocjonalną, kiedy będą przychodzili tu mężczyźni. Na przykład w sypialni. Zobaczymy, czy będzie on ładny. No, na razie słabo widać. A Paula jest rozbawiona, myślałam, że też flirciarska. No i nie wiem, co mogłabyś, Paulo, porobić. Nie wiem, może popodlewasz jednak? Bo będziemy płacić ogrodnikowi, skoro mamy ciebie. Z taką naszą sługuską trochę. To i może ugotujesz... może te flirciarskie ciastka, uciesz się troszkę. Okej, obrazek skończony, to są chyba takie te lamy. I powiesimy go tu. A ile on jest warty? No niezbyt dużo, 785, także nie zbiedniejemy. A skoro on tu już wisi, to może oprawimy go w ramkę. Opraw płótno. Dobra. Paweł, jak się trzymasz? Dobrze się trzymasz. To później jeszcze zbierzesz cały plon. A ten plon w ogóle przekażemy. A może go od razu sprzedamy. 112 i śmierdziuchy tylko 10. Kto to taki siwiuteńki? Cię nie znam go. Elżbieta Wiaderko. Widzę, że ma włosy z modów. Takie jak nasze do snu. Dobra. Za ile przyjdą dzieci? No, za godzinkę. I zobaczmy, czy jest jakaś szansa w ogóle na poprawienie ocen. On ma piątkę, więc może. Piątkowa uczennica pewnie jeszcze nie. No i raczej na Christiana bym nie liczyła. Znowu lodówka się zepsuła, także wykorzystamy naszą Paulę do naprawy. Później niby miałaś iść spać, ale skoro jesteś flirciarska, to może jeszcze ten obrazek szczelisz i to będzie już cały nasz drugi poziom aspiracji na wybitną malarkę.
przyjrzę się tej Pauli, bo ona zaskakująco szybko grubi. Także to jest chyba pora, żeby ją odchudzić, ale zobaczymy jeszcze. Dzieci wróciły ze szkoły i słuchajcie, ten mały Alan poprawił swoje oceny. Na razie wszystkie dzieci wyślę, żeby się pobawiły. Och, nie mogę trafić. I ty też, bo jesteś spięty, także może się... O Jezu, może się rozluźnisz. Nie wiem, czy się mogą bawić we trójkę, mam nadzieję, że tak. Mama zainspirowana, nie, pewna siebie, maluje ten obrazek. Etap osiągnięty, mnie wypełniła artystka w aspiracji, wybitna malarka. Teraz idzie spać, Paula, zrobiłaś tort, zrobiłaś to... Alan, przyjdź i będziesz... postaw świeczki urodzinowe. No mama niech sobie wyśpi się, bo jest w ciąży i być może jest zmęczona. Ty też tutaj przyjdź. I ty też tutaj przyjdź. Potem dokończysz malowanie. A Paula też tu chodź. Będziesz obchodziła urodziny brata. Okej, także może mamy jednak obudzimy. Przyjdź tu szybko. Szybko, szybko, szybko. Wszyscy tu chodźcie. Zanim ktoś się pokusi. I dmuchujemy świeczki. Ten mały się zbuntował i nie przyszedł. Stał się nastolatkiem, także losujemy. Mistrz miksologii i... I geniusz. Dobrze. I jest całkiem przystojny, ale przyjrzymy mu się, ale jak zwykle trochę gruby, ale przyjrzymy mu się bliżej w lusterku. Okej, jak zwykle jest trochę gruby, więc naprawdę musimy zająć się tymi sylwetkami dzieci, ponieważ po prostu potem będę wyprowadzała takich grubasów i będą chodzić po mieście tacy grubi i już nic się z tym nie zrobi. Tamten strój to był jego codzienny, to jest strój oficjalny, sportowy, taki miał. Oczywiście nie przebierałam go, nie zmieniałam fryzury, także to już zmieniałam tylko spodnie i buty. Tutaj nic, tutaj też nic do spania. Zmieniłam spodnie. To jest jego strój na imprezę i do pływania. Także zaraz go wrzucimy do basenu. Dzieciom kazałam odrabiać lekcje, mi pójść spać, bo jest zmęczona, została wybudzona. Później sprzedać ten obrazek i zobaczcie, ten już jest dużo droższy. No i wypełniła tą aspirację, także za chwilę kupimy jej cechę płodną, chociaż i tak już mamy jedną ciążę, no to tak naprawdę żeśmy trochę ten moment przegapili. No i co, dzieci odrabiacie, odrabiacie. A później każda z was może zje tego torta. Ty też. Ciastka schowam, może będą jeszcze dobre na rano. Schowały się chyba tak. Tu te śmieci paskudne. Czy Paula, jak wstaniesz, to wyrzuć to. I to też wyrzuć. Nasze roślinki mają się nie najgorzej. Później może zbierzesz resztę plonu. A mi jak się obudzisz, no to tam każę ci jeszcze coś malować. Zobaczymy, jaki teraz ma aspirację. On już mega dużo punktów. Słuchajcie. Oglądaj lub podziwiaj 3 obrazy w muzeum. Także jutro tam pojedziemy i będzie musiała malować wspaniałe obrazy. Teraz zobaczę, jakie można kupić nagrody. Oj, nie tu. Tu. Też nie tu. Dobra. No i co my tu mamy? Handlowiec już mamy. Kreatywna wizjonerka, na malowanie może arcydzieła, ale z drugiej strony... A dobra, kupimy to. Mam nadzieję, że to dobra decyzja. Ile rzeczywiście będą te arcydzieła? A później kupimy tą cechę płodną. Po co nam trojaczki? Na razie nawet na to miejsca nie ma, prawda? I no i dzieci. Jeszcze odrabiasz później. Później skorzystaj.
małe nasze to dziecko, taka dziewczynka. Później pójdziesz spać. Okej, mamy po 7 następnego dnia. I praktycznie jeszcze wszyscy śpią, ale będziemy ich właśnie budzić, bo zaraz pora do szkoły, także budź się. Ty też budź się. I ty również. I jeżeli zdążą, to jeszcze coś poczytają, żeby być skupionym przed pójściem do szkoły. A Mia maluje obraz i pokażę wam, jakie cyrki, że ja sobie zapomniałam, że tu też miałam obrazy do sprzedania z przerwy między odcinkami. Tutaj też coś namalowała ostatnio. No i skończyła teraz właśnie swój obraz. Ups, jakieś tam zawstydzenie, tak? No to wracaj, wracaj. Nie możesz go na razie skończyć, bo jesteś... chcę cię sikać. No to źle. To może chociaż coś zjedz. W ogóle jeszcze może szybko pojedziemy do tego muzeum obejrzeć te obrazy. Ale już niech te dzieci wszystkie pójdą do szkoły. Więc jesteśmy z Miją w muzeum. No i ona pójdzie pooglądać te obrazy. A gdzie? Jestem ciekawa, co z tą ciążą. Drugi trymestr za 2 godziny. Także jak wrócimy, to będzie już drugi trymestr. Myślała, patrzcie, kogo spotkała. Harry Potter. To ucałujemy mu dłonie. O, i moja siostra też. Także to za miłe spotkanie. Okej, jeszcze 2 obrazy. Wystarczy tej miłej pogawędki. Nasze jedno dziecko bardzo smutne. Chyba im włożę do wyposażenia trochę jedzenia. Dobra. Jeszcze 1 obraz. Ładnie w tym muzeum. Jeszcze tu nie byłam. Bardzo ciekawa łazienka. Zobaczymy też 2 piętro. Tak jest. Nawet można tu malować. Ale fajnie, tylko że ta babka nam tutaj przeszkadza. Tak to bym namalowała tu. I mamy już 2 trymestr. Także za 23 godziny będzie już 3. Mia wróciła i namalowała u siebie. I patrzcie, jaki śliczny obrazek jej wyszedł, piękny. I jest to pierwszy obraz w jakości wspaniałej. Chyba pierwszy, tak mi się wydaje. Zresztą sprawdzę. Nie, to będzie już... Nie, to był pierwszy. Także później możesz go sobie sprzedać. Ale tylko 920 kosztuje, także... Czekam na to arcydzieło nasze obiecane. I dzieci wróciły. Ktoś tam ma poprawę ocen. Elena. I nasze małe dziecko bardzo złe, rozgniewane, denerwujący dzień w szkole. To może spróbujesz się uspokoić przy lustrze. Elena, poprawa. Także dobra, to Mia. Teraz to będzie zajęte, więc może ugotujesz szybko tort. Może biały, skoro to jest córka. Reszta osób nic nie poprawiła. Tu jest piątkowy i... szóstkowa, czwórkowy nawet. Jakie ty masz tam umiejętności? Społeczne. Zabawa bardzo zła. O matko boska, gdzie ten jest ten twój koń tu? Baw się. I pójdziesz spać. Następnie Lena. Lena, jesteś głodna, może coś zjesz. Sobie sama wziąłeś to grzeczne dziecko. Dobra, a ten nasz tutaj trymestr drugi naszej mamusi za 19 godzin, także nie, może doczekamy w tym odcinku jeszcze 3. trymestru. Spokoiłeś się? No prawie. Ej, a gdzie jest ten tort, co go miałem zrobić? I wróciła Paula z pracy i awansowała. I zdmuchnij świeczki. Nikt się nie przejął tymi urodzinami, tylko brudem. A, jednak. No i mamy nastolatkę. Losuje, jak zwykle, też mistrz miksologii i wesoła. No miło, że wreszcie jakiś wesoły sim nam się trafił. I pójdziemy przyjrzeć się jej w lusterku. Okej, więc mamy naszą Lenę.
i naprawdę praktycznie nic jej nie zmieniałam, to robiłam jej tylko makijaż, ponieważ ma bardzo maleńkie oczka i wyglądała tak trochę nieładnie, ale zaraz to zobaczycie. To jest strój oficjalny, sportowy, no i tu widać, jakie ma małe oczy, bardzo małe. To jest jej piżama, w ogóle patrzcie, jakie ona ma żebra wystające, jest mega, mega chuda, ale biust ma taki w sam raz. To jest strój na imprezę, też trochę taki smutny. Może damy jej taką chociaż sukienkę, a nie, niech będzie to, co miała. No i strój kąpielowy, także widać, że dziewczyna ma swój własny styl. Także myślę, że na dzisiaj to będzie już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza rozgrywka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dosyć szybko. Cześć!